Hej, ja jestem Galdamir, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Teamfight Tactics. Na początek wziąłem łezkę, choć celowałem w miecz, no ale nie zawsze mamy to, co byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o założenia na tą grę, to nie ma żadnego konkretnego buildu, w który ja chciałbym tutaj zagrać. To mnie ostatnio gubi za każdym jednym razem. Bardzo mocno jest teraz Yasuo, więc pomyślałem, że w Yasuo. Wcześniej szło dobrze w Vel'Koza, więc wszystko pod tego Vel'Koza. Nie. Teraz nie. Nie będę w ten sposób grał. Zobaczymy, co podejdzie. Na pewno nie będę grał w Heliony, być może w Sentineli, być może w Legionistów. To jest jakaś opcja. To na pewno nie będzie Zix, więc zrobimy tak. I na razie nic tutaj więcej nie zamierzam z tym robić. Czy my coś tutaj mamy? No, moglibyśmy oczywiście już złożyć sobie Spear of Sojourn, ale tak jak mówię, nie, jeszcze nie. O, jaka szeroka ławeczka nam się tu robi. To na pewno sprzedajemy. Olaf 2 zawsze. Zawsze tu wchodzi. Dawnbringer na pewno nie. Miss Fortune z kanonierą. To jest ciekawe. Bardzo dawno tego nie widziałem, nie testowałem. Czy Miss Fortune w ogóle się tutaj gra? Zaraz zerknę sobie na drugi ekran i rzucę okiem. No nie, nie jest za bardzo grana, czyli ta jej moc z ulta nie bardzo jest w tej chwili ceniona. Jest kolejny legionista, więc nie sposób byłoby to pominąć, nie zauważyć. Jest też kolejna abominacja. Bardzo lubię grać w abominację, ale i sentinele są spoko. Tylko że sentineli trzeba by tu było trzech. A my tu absolutnie pod trzech sentineli teraz nie mamy co zagrać. Czy ja wchodzę w level? To jest pytanie. Co mi da wejście w level? Dostawienie jednego pionka. Aha, poszła kolejna Kalista, bo nie zdążyłem stawić Miss Fortune. Trudno, my bad. No, zobaczymy. Tu powinno być mimo wszystko gładko, bo Kha'Zix jest jedynką, dwójką jest Senna. Sentinele cały czas się mocno trzymają w mecie. Mocni są w tej chwili, tak jak mówiłem, legioniści ze względu na Yasuo, choć gra się głównie Yasuo z Nightbringerami. Ale parę takich buildów rzeczywiście mocnych jest. I teraz kwestia, co by to mogło być? To by mógł być pas. Warmoga, bardzo fajna sprawa. Albo miecz w Hextecha później. Dobra, niech będzie. Jest abominacja, jest kolejny Sentinel. Jeśli chodzi o abominację, no to nie bardzo, bo to jest tylko ten jeden. Tu mielibyśmy kanoniera. Na razie strasznie rozjechana ta ławka, ale jest legionista taki. I to już jest jakaś wizja. Aha, nie mam kolejnego legionisty, czyli i tak mi jednego zabraknie. Do czterech. Okej. Ale to już zaczyna jakoś wyglądać i pachnieć tutaj Deathblade'em na przykład, a nie Spear of Sojourn. Więc widzicie, za szybkie slamowanie itemów, widzicie, oni też tutaj na przykład ktoś nie ma. Zbyt szybkie slamowanie itemów to nie jest dobry pomysł. Oczywiście dużo osób tu może iść teraz pod przegraną, bo chcieliby po prostu na rolce być dość nisko, żeby wybrać taki przedmiot, jakiego im brakuje. Ja na przykład chętnie dobrałbym tutaj Roda, żeby złożyć Hextecha i miałbym już Spear of Sojourn i Hextecha pod ewentualnego Vel'Koza. No ale co z tego, jak ja pod to stołu w ogóle nie mam? Nie mam pod to za bardzo jednostek. Potrzebuję jakąś abominację i ta nie chce przyjść. Nie bardzo tutaj widzę tą... No tak. Czyli trzeba by tu było pójść w Sentineli. Tu jest kolejny Sentinel. Czy my tu chcemy wbijać level? Nie bardzo. Chyba spróbuję w ten sposób, chociaż nie wydaje mi się, żeby on mógł nas na froncie utrzymać sam. Ten Olaf będzie tutaj zbyt cienki na to, zbyt słaby. No zresztą po prostu nie ma przedmiotów, więc trudno oczekiwać, żeby tutaj on nas jakoś mocno utrzymał. Ale dobrze, stracimy trochę HP-ków. Nawet dość dużo, mówiąc szczerze.
No i już nie jesteśmy na pierwszym ani na drugim miejscu. Oczywiście fajnie by było iść w win streak, ale nie zawsze się da. Tam już ktoś w tych sentineli celuje. Ja bym chciał Roda, tak jak mówiłem, ale będzie ciężko go wyrwać z tego Lee Sina, zwłaszcza, że ktoś po prostu po tego Roda może pobiec. O, na przykład ten pan, dokładnie. Co ja bym tu chciał jeszcze pod tego Hextecha? Mógłby być pas. Chyba wezmę ten pas pod Hextecha, to jest spoko opcja. Dobra, zobaczmy, co mamy w lobby. Skirmisher, Helion, Skirmisher, Sentinel. Kanonierów też mamy, a Legionisty nie ma żadnego. Wiecie co, ja tak zrobię. Zrezygnuję z tego, pójdę w tych Legionistów. Tego na pewno rezygnujemy. Pytanie, kogo ja mógłbym tutaj dostawić teraz? No najbardziej to Legionistę po prostu kolejnego, ale bijemy poziom. Nie chcę być, słuchajcie, to co ja bym tutaj widział. Strasznie dziwny się teraz ten układ zrobił, bo mamy dwie abominacje i w ogóle Miss Fortune, która pewnie nam tu wiele nie da, ale spokojnie. Jeszcze ciągle stoi za tym jakaś koncepcja, ale no ta przebudowa będzie tutaj kosztowna i no nie będzie prosta. Zwłaszcza, że my nie mamy przedmiotów zeslamowanych, bo ja nie do końca jestem jeszcze zdecydowany i to jest też problem. Abominacja, zdecydowanie. No i teraz mamy już coś w abominację, więc już jest fajnie. Jest kolejny legionista. Czwarty. No ale on się tu nie mieści, tak? Nie, no nie mieści się, nie ma jak go. Nie ma jak na razie tej Ireli tutaj zmieścić. I teraz pytanie, Zekę dałoby tu przyspieszenie na Kalistę, więc szybciej by się nam tutaj rozkręcała. Ale nie jestem jeszcze pewny, czy to jest dobra koncepcja. Co byśmy mogli jeszcze w Legionistów zagrać, się zastanawiam. Ale widzicie, oni swoje robią, nie? Swoje oddają. Mogło być też Redemption i Deathblade po prostu. Ale Yasuo potrzebowałby czegoś, żeby się rozpędzić, więc to nie będzie takie hop-siup. Mamy Atroxa, kolejnego. Atrox jest bardzo mocnym frontlane'em generalnie. A, może ty sobie zostań tutaj. Można by oczywiście zamiast abominacji dołożyć... No ale ta abominacja tu ładnie weszła w ten Fiddle. Jest, wiecie, jest taką jednostką, no, czwartego poziomu, więc no, to już nie są przelewki. Dobra. Na pewno nie to i nie to. To też nie. Tego jeszcze nie wiem. To chętnie, ale później. Zostawimy tego Fiddla trochę z tyłu. Weźmiemy Syndrę. Ona tu by się mogła przydać. Dlaczego Syndra? Bo gdybym poszedł w Vel'Koza, to rzeczywiście Redeemed jacyś tu będą potrzebni. Oczywiście nie będę w stanie trzymać wszystkiego non-stop. Tu mamy Cavalier, ale nie mam w tej chwili żadnego. Z abominacji to nam tylko Branda w zasadzie brakuje. Nie, za mało. Zdecydowanie za mało. Musiałby być jakiś przedmiot na front, który by mnie tutaj trochę utrzymał, bo spadam w tej chwili na ostatnie miejsce. A to nie jest najlepsza sytuacja. Co tu będę dużo mówił, ale w Redeemed jest ten legionista Atrox. Dobra, jest kolejny. Zrezygnujemy z tego. Sentinel Kanonier, ten pomysł już upadł dawno temu. Pytanie, czy ja tu chcę złożyć Deathblade'a i ten Redemption. Czy czekamy, bo złożymy Spear of Sojin?
i Zekę. To jest właśnie, wiecie, to jest ta sytuacja, w której nie wiem, co mam grać. Czy jest jakaś abominacja? Nie ma żadnej. Nie ma żadnej, więc ja w tej abominacji na pewno będę chciał zostać. Ale niekoniecznie muszę tu grać legionistów, nie? Kolejny, który mnie tutaj rozłoży na łopatki. Co nam daje Redemption? No trochę nam... Trochę by nam tutaj dał, no ale tak samo dałby nam Deathblade, bo taka lista byłaby mocniejsza. No dobra, mam 50 golda, więc będę już w stanie tutaj na slow rollce sobie spokojnie wchodzić. Być może po szóstkę sobie tutaj pójdę. No chciałbym, żeby ona się szybciej rozpędzała, więc tutaj trochę inny sprzęt by jej się przydał. Fajny by też dla niej był zestaw z przestawiłem niechcący zupełnie tą jednostkę. Z Negatronem byłby tu fajny zestaw. No dobra. Ten Yasuo nie wytrzymuje, więc on musiałby z tego frontu zejść. Bo on tam tak szybko ginie, że w zasadzie nie oddaje nic, nie? Na pewno kolejny legionista bardzo by tutaj dołożył, więc po prostu trzeba tu wstawić Irelię i trzymać to na razie w takiej formie, bo faktycznie przegrywam mocno. Ciekawe na tej setce, Skirmisher Sentinel, oczywiście, tu też Sentinele. Helion Cavalier, tu też Skirmisherzy, Nightbringerzy, o, ciekawe się to lobby zrobiło. Dobra, co ja bym tu chciał? No w zasadzie to nie wiem, nie? Mógłbym Roda, ale go nie ma. Wezmę chyba w tą abominację. Wezmę w tą abominację, bo Fiddle byłby bardzo, bardzo mocnym jednostką. Nie wiem, czy on się na front lane w ogóle nadaje tak bardzo, ale może jakiś remover pójdzie, który pozwoli mi to usunąć, albo po prostu zrobimy mu Guardian Angela, żeby wstawał. Jakby Fiddle podszedł, to się nie będę mocno zastanawiał. Dobra, wbijamy level. Na pewno wchodzimy tutaj w legionistę, cofamy Yasuo, bo on nie wytrzymuje. Fiddla damy tego, bo w tej chwili jest mocniejszy. No i chyba chillujemy, w sensie poczekamy przynajmniej tą jedną kolejkę. I zobaczymy, co podejdzie. Z HP-kami jeszcze nie spadłem aż tak nisko. Coś tam zabijam za każdym razem, więc nie jest najgorzej. No i będzie się tu trzeba decydować już teraz na jakieś przedmioty, inne niż tylko ta połówka. Tu by się zdecydowanie przydało nakręcenie mocniejsze tej Kalisty, bo tak naprawdę tylko ona zadaje nam tu obrażenia. No właśnie. No ale jak do niej dojdą, no to oczywiście jest tak, jak widzicie teraz. Mogę Sunfire'a tam złożyć w sumie. To też jest opcja. A tu po prostu może Deathblade'a? Mocno się zastanawiam nad tym rozwiązaniem. Za długo chyba czekam ze złożeniem itemów. I co teraz? Mógłby być Hextech. Mógłby być ten Hextech. Albo Infinity Edge. I zostajemy wtedy na tym. Abominacja z legionistami. Albo swap w coś magicznego. Czyli w Vel'Koza i wtedy w Hextech bym nie poniósł. Dobra, biorę Infinity Edge. Składamy Deathblade'a. A lecimy w coś innego. Spróbujemy tak. Spróbujemy tak i spróbujemy Sunfire'a tutaj zagrać na Fiddla. I wbijemy do poziomu, bo czemu nie? Choć tak na dobrą sprawę Kalista będzie tutaj ciężka do uskładania. Trochę zabrakło. Trochę zabrakło. Mogłem rolować. To sprzedajemy już na pewno.
potrzebujemy, żeby fiddle się tu trochę szybciej odpalał. Więc tak naprawdę ta łezka też powinna trafić na niego. I chyba tak zrobimy faktycznie. Co my tutaj mamy? Mamy drugą łezkę i nawet jeszcze jedną. Kielich. Chyba idziemy w to po całości, bo powiem wam szczerze, że trochę mi się pomysły skończyły na to, co ja bym tutaj mógł zrobić. Skirmisherzy nam tu są niepotrzebni absolutnie. Wbijamy sobie 7 poziom. Jest Yasuo. Jest Fiddle. Jest Fiddle, więc na pewno to zostaje. No dobra, uporządkujmy trochę sytuację. Tu tak na dobrą sprawę po prostu muszę wrzucić to, bo nie mam innego pomysłu. Zróbmy tak. Revenant, Invoker, Renewer. Revenant tu by nam trochę dołożył. Więc ten Ivern jest opcją na pewno, zamiast tego drugiego Atroxa, który no, pewnie nam tu za wiele nie daje. No i dobra, albo teraz się odbijemy z tym dziwacznym, powiem szczerze, buildem, albo sytuacja będzie no, marna. Mam 34 HP, jestem na samym dole. Minimalizujemy straty tak naprawdę, bo nie sądzę, żeby się tutaj udało wygrywać. To by mógł być Guardian Angel. Locket mi tu wiele nie daje, ale mógłby też być ten zestaw na Yasuo na przykład. Albo dobijemy jej jeszcze krytyka. Może jej to coś da. Jest kolejna Kalista. Tak, to mieliśmy wrzucić, tak, jak najbardziej. I mamy teraz Revenanta, więc też spoko. Fajnie by było Nunersa na dwójkę tutaj wrzucić. Trochę jest to teraz źle ustawione, bo tak naprawdę to Fiddle powinien stać obok Nunu, żeby dostawać większe obrażenia magiczne. On się też musi szybko odpalać, wlatuje w przeciwnika. Szkoda, że nie wleciał w ten tył, bo gdyby on wchodził głębiej w przeciwnika, ja go przesunę do frontlane'a, bo może rzeczywiście on wtedy wskoczy głębiej. No i ciekawe jak taka lista, no całkiem spore obrażenia tutaj wkłada. Zobaczymy, więc tak, zrobimy tak, a ciebie damy tu. Okej. Okay. Co my byśmy tu chcieli zrobić? Ta abominacja byłaby fajna, no ale trzeba by z czegoś zrezygnować albo wbić ósemkę. Jest Nunu, jest Irelia. No i na off planie na razie posiedzi ten Brand. Bo ja w tej chwili go nie mam jak złożyć. Zobaczymy. Jestem sam zszokowany, bo to jest build, który no, został stworzony na bieżąco. Po prostu z mocnych jednostek. Trochę pod Fiddla. Nie ma co ukrywać, bo on no niespodziewanie się tutaj pojawił dość szybko i trochę jakby zweryfikował to, w jaką stronę ja dalej poszedłem. Nunu na dwójce to już jest mocna jednostka, choć te przedmioty, które lądują na abominacji, no pozostawiają wiele do życzenia. Bramble byłby super, czyli kolejny... O właśnie, fantastycznie. I teraz na kogo my to chcemy wrzucić tego Brambla? To jest pytanie. Chyba na Atroxa, bo Atrox idzie tu po trójkę. Może jeszcze jakiś przedmiot na tego Atroxa się znajdzie. Już się trochę odbiłem od dna, kto tu spada. Kanonierzy. W czterech kanonierów ktoś tu gra. No to front musiałby być naprawdę mocny, żeby czterech kanonierów dało sobie radę. Wziąłem to, więc tak. Atrox na pewno dostanie tego Brambla. Myślę, że my się trochę wycofamy. Tylko dokąd? Może tak. Okej. To jest jakaś myśl.
Chyba idę po level. Chociaż, kurczę, Aatrox jest jedynką. Nie dokręcę go wtedy. Na tych 19% już, na tych 19% już może być ciężko. Pytanie, czy tu gdzieś jakiś Aatrox jest. Nie widzę żadnego. Tu jest. I tam jest też dwójka. Więc wkręcenie Aatroxa i tak może być kłopotliwe. Tutaj wygrywamy. Świetnie. Bardzo, bardzo dobrze. Kolejny do poziomu. Ósemka jest w zasięgu. Wydaje mi się, że ósemka jest w zasięgu. Jest Riven w Legionistę. Czy Riven będzie tu od kogoś mocniejsza? Wezmę ją na razie, ale powiem szczerze, że nie wiem, jak ona by się tu miała zmieścić. Chyba prędzej by się tu abominacja kolejna zmieściła. No dobra. Skręcenie Aatroxa będzie trudne, chyba żeby padł jeszcze jeden i jakieś Neko, to może... No, zobaczymy. Może też któryś tutaj z zawodników odpaść, na przykład ten, on tu trzyma Aatroxów, więc wtedy warto by było wtedy kręcić. Nie ma już Kalisty, niestety, więc trochę może... Nie, jednak nie zabraknie, fantastycznie. Fantastycznie. Jak tam nasz przeciwnik? Jeszcze nie. Jeszcze nam tu nie odpadł. No gdyby się udało tego... Kurczę, kolejny Revenant. Nie wiem, jak ja miałbym to wszystko tutaj zmieścić, powiem wam szczerze. To... Nie widzę tego absolutnie, żeby tu się mogło udać. Tak, kolejny Legionista nie ma sensu, to ewentualnie za Yasuo. To by mogło być na Nunu. Co teraz? Czy my składamy tą Riven? Wiecie, to jest zawsze dwójka, więc póki nie ma tego Yasuo... Lecimy w to. Dwa kielichy. Heja. Obrażenia magiczne w buildzie, który jest pod AD. Coś tam ten Fiddle robi, nie powiem, że nie. Teraz niestety został odrzucony bardzo, bardzo daleko, ale nadal żyje, zobaczcie. Ja nadal żyję, Fiddle nadal żyje i przesuwam się w górę. W tej chwili już by było top 4, oczywiście to nie jest jeszcze koniec rozgrywki i my tu możemy sromotnie, znaczy ja tu mogę sromotnie przegrać, ale spokojnie. Nunu i tak nie dokręcimy, więc nie ma sensu. Pytanie. Yasuo. No i co teraz? Yasuo czy Riven? Po prostu rezygnujemy z Irelii, nie? Bo nie ma sensu się tu zastanawiać nawet. Jest Ivern. Jest Kalista. Jest Aatrox. O kurczę, jesteśmy jeden off, jeżeli chodzi o Aatroxa i jeden off, jeżeli chodzi o Riven, więc jedno jest pewne, na pewno nie wbijam tu ósemki, tylko będę musiał kręcić, czy to jest gość z Aatroxem, ja już teraz nie wiem. Night Legionist, tak, czyli jeżeli teraz ten pan przegrywa, to my tu moglibyśmy kręcić, ale nie przegrywa. Kurczę. Mógłbym tu kręcić do upadłego, tak naprawdę, będąc na tym poziomie, bo byłaby duża szansa, żeby pójść po Kalistę lub po Aatroxa. Nie ma. No nie ma. Czy ten misiek się może w ogóle zmieścić w tym składzie jakkolwiek? Na ósmym mógłby. Okej, okay. Czyli zostaje. Bo byłby Renewer, byłby Revenant mocniejszy.
Więc chyba byłby sens bardziej iść w Miśka niż w tego Branda i podnosić abominację. Oj, tu możemy bardzo mocno dostać, bo myślę, że ten Lucian nas tutaj ukara bardzo mocno. Już nam zdjął zupełnie. No Nunu, zjadaj, 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 zjedz go. Nie dał rady. Tak myślałem. Tak myślałem, że to trochę będzie dla niego za dużo. Gdyby była Kalista. Ale nie ma. Co ja mam tu podnieść w ogóle? Powiem wam, że żaden z tych przedmiotów do końca mi nie pasował. Ej, weźmiemy to, wrzucimy to na Atroxa. I przewinę chyba te 50, bo jestem bardzo... Znaczy te 16 to jest i dużo i mało, tak? Nie liczę tutaj na zwycięstwo, ale fajnie by było w tym top 4 się faktycznie znaleźć. Jest Ivern. Zrezygnujemy z tego. I musimy podkręcić. Musimy liczyć na to, że trafię tutaj tą jedną Kalistę lub tego jednego Atroxa. I nic nie ma, słuchajcie. Ani tego, ani tego. 20, ponad 20 chyba zjechałem. I nic. Wiecie, ja tu na jednym pojedynku mogę odpaść kompletnie, nie? Wystarczy jeden bardzo słaby pojedynek, który bardzo mocno przegram. I nie ma mnie w tej grze, nie? A na przykład tutaj, z takim dziwnym Kennenem na trójce. No, przegrywam, ale to nie jest jakaś kolosalna przegrana, więc jeszcze spokojnie. Ale kurczę, być jeden offi i nie móc dokręcić, no. Czy ta Kayle mi coś tu daje? Nic mi nie daje chyba. Nic na takich przedmiotach, powiedzmy sobie szczerze. Jest. Jest jedno i drugie. Wchodzimy też w poziom, wstawiamy Miśka. I to był max. To był max, ile ja tu mogłem zrobić. Chyba, że zamiast Miśka chcemy zagrać mocniejszą abominację, ale wydaje mi się, że Misiek jest mocniejszy, bo jeszcze podrzuca. Więc jeżeli się nastakuje i podrzuci... Czy to będzie top 4? To jest w tej chwili oto pytanie. Nunu zjadł. Abominacja podrzuciła. To chyba jest za mało. Kurde. Naprawdę? Ja nie jestem chyba w stanie nic więcej zrobić poza tym piątym miejscem tutaj. Nie wiem, czy to nam cokolwiek daje. Mogę spróbować. No oczywiście na tej rundzie to niespecjalnie ma znaczenie. Myślę, że ja bym coś tutaj mógł zmienić, żeby było mocniej. Ale nie wydaje mi się, bo obrażenia magiczne od Nunu, od Fiddla... I od Yasuo ewentualnie, czyli ewentualnie coś takiego, albo Brand właśnie w to miejsce. Bo Brand też będzie zadawał obrażenia magiczne. Niespecjalnie jest na kogo to grać. Nie jest to najpotrzebniejsze w świecie. Czy ja tu mogę w ogóle cokolwiek wzmocnić, się zastanawiam. 9 levelu tu nie wbiję. No tak naprawdę, powiem wam szczerze, nie bardzo widzę wzmocnienia w tej chwili, nie? Bo albo to, co mamy, daje radę, albo no przegrywa z takim Lucianem, który no jest na pewno mocny. Dawaj, Fiddle, dawaj! Nie, za mało. To jest za mało. Taka abominacja z takimi przedmiotami nie da tutaj rady. Gra była niezła. Walczyłem do samego końca, ale nie udało się wykręcić nic ponad to piąte miejsce. Widzicie, tak to czasami jest w Teamfight Tactics, że
mimo całkiem dobrego rozdania, takiego przyzwoitego, to, które miałem, nie było najgorsze. Jak sobie tam rzucicie okiem na moje przedmioty, no tragedii nie było, ale inne przedmioty powinna mieć Kalista i co do tego miejmy jasność, że to nie były przedmioty odpowiednie pod Kalistę, no ale cóż. Też w pewnym momencie niepotrzebnie kręciłem, bo łatwiej byłoby zebrać te jedynki, czyli Kalistę i Aatroxa, gdybym nie dokręcał tak mocno. Aatrox nie dał rady, nie dał rady tego utrzymać. W lobby co zostało? Skirmiszerzy, asasyni, sentinele i kanonierzy z sentinelami, czyli ten z tymi czterema kanonierami dał radę. Wzmocnił front najwyraźniej. Albo ci kanonierzy na tyle szybko nawalają, że po prostu to wystarcza. Cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. To była bardzo emocjonująca rozgrywka. Popiję. Bardzo emocjonująca. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla was. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was już teraz na kolejne materiały na Galdamir TV. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.